Nina. Tego w szkole ci nie powiedzą. Mianem cudu ludzie zwykle określają coś, czego nie są w stanie pojąć umysłem. Mimo chwalebnej inteligencji rodzaju ludzkiego, którą tak się szczycimy jako ssaki naczelne na ziemi, nie zastanawiamy się głębiej nad realnym wymiarem cudów. Czytamy o nich w książkach i gazetach, szukamy informacji w internecie, rozmawiamy podczas spotkań przy drinku i papierosie. Traktujemy ten temat dość swobodnie, jakby miał on dotyczyć tylko innych, nigdy nas. Na pewnym etapie mojego życia pojawiło się wielkie pragnienie, aby to sprawdzić. Postanowiłem dowiedzieć się, czy cuda dzieją się naprawdę. Był to moment, kiedy spojrzałem na siebie z zupełnie innej, nowej dla mnie perspektywy. I kolejno, jedna po drugiej, zaczęły odkrywać się przede mną warstwy wszystkich moich słabości. Przebudzenie ofiarowało mi z kolei cud życia wiecznego. Pokazało prawdziwy jego sens. To kolejny cud, w którym uświadomiłem sobie, czym jestem, wiecznym życiem. Wówczas nastąpił cud uwolnienia się od lęku jego utraty, innymi słowy lęku przed śmiercią. Kolejnym cudem było uświadomienie sobie tego, że wszystkie moje potrzeby zostały zaspokojone. Dziś nie brakuje mi niczego i to jest cudowne. Stałem się nieustraszony, bo odnalazłem prawdziwą tożsamość, wiecznie żywą tu w świecie śmiertelników.